Jeszcze kilka chwil temu ten jegomość był zwykłym, niezwykłym ligowcem. Teraz może nazywać siebie dumnym reprezentantem Polski. Szanowni Państwo, w Turbo Kozaku reprezentant Krakowi Damian Dąbrowski. Ładnie powiedziałem wszystko? Ładnie, no. Trochę mało czasu, także może jeszcze nie taki dumny, ale w porządku. Ale reprezentant. Tak. Na linii chyba nie musi stać. Dobra, mogę być na linii. Ale nie. Na linii końcowej, no, na podwórku zanim karne amerykańskie, wiesz, zasady są, nie? Zanim wyjdę, zapomnę po co. Jest. Ta. No właśnie. Jedno poprawienie i show. Co? No wypuszczenie i show od razu, wiesz? Od razu? Tak. Dobra. Jedno tylko pytanie mam do ciebie. Daj mu może trochę fory, bo w czasie emisji w niedzielę ma urodziny. Ale moja żona ma urodziny. Kiedy? Jutro. Wszystkiego najlepszego. Jak ma na imię? Znaczy jutro to będzie się, nie będzie się zgadzało. No, wiesz, no, no tak, załóżmy, że ma. No to ma. Jak ma na imię? Paulino. Paulino, wszystkiego najlepszego. Zacznie się kiedyś, czy nigdy? Trener wspominał, że masz niedużo czasu, ale żasz, tak? Ulala! A to można, tak? Jakiś tak? To? Coś czuję, że nie będziesz mile wspominał swoich urodzin. Zgłówki, zgłówki! Patrz, nie okay. Chciał cię w urodziny dobijać. Szanuję, doceniam. O Boże! O Jezu! Gabor, ja mam do ciebie tylko prośbę, żebyś potem się nie chwalił na mieście, że obroniłeś. Znowu rękawice nie muszą być prane, spoko. Ajaj, dobrze. Co ci tam wystaje z tyłu, zigar? Mikroport albo szalik, nie wiem, nie widzę. Garniak. Damian, karne w Krakowie, kto pierwszy? Cetnar? Cetnar, no ja drugi. Pomału pukam tam, wiesz, do pierwszego. Ci trzeba czekać, aż Cetnar po prostu zejdzie z boiska albo odniesie kontuzję. No. O Jezus! Grzegorz, rzucisz coś się dzisiaj? Za chwilę, ojej, sorry, za chwilę. Słyszałem, że masz na tą konkurencję pomysł. Miałem, wiesz, ale wypadł mi z głowy. No to za chwilę obawiam się, że wypadnie jeszcze bardziej. W kadrze też miałem mało czasu, musiałem coś wymyślić. No, no dawaj. Ajajaj. Centymetry na stopie. To jest dobre, no. Powiem ci mocne. W kadrze z kim w pokoju? Teraz byłem z Jackiem Górockim, wiesz? Nie znałem go wcześniej. O, czyli dwóch debiutantów. Ale naprawdę fajny chłopak, także myślę, że gdzieś naszą znajomość zawiążemy na dłużej. Fajny chłopak, a zarazem rywal w kadrze. Rywal, tak, ale tam jest naprawdę zdrowa, pozytywna atmosfera, także tego tak nie traktujemy. No to dobrze, to teraz zdrowo wal w płachtę. Dobra. Słyszałem, że w swoim rodzinnym domu w ogródku masz taką płachtę. Mam, wiesz, kupiłem kiedyś synkowi, taką, na taką małą brameczkę, co prawda, nie, ale czasami z tatą kopiemy, także mam nadzieję, że będzie przełożenie. Tam wpadają? Wpadają, wiesz, tylko tam są trochę takie przychylne dziury, że jak jest blisko, to ona gdzieś tam rozumiem, idzie. Że tam jest jedna wielka dziura. Oj. Aj, aj, aj. Poszła tam jedna opaska. Naprawimy. Stać nas. Trzeci. No cały czas blisko, no. Kurcze pieczone. Oj. No i widzisz, no co zrobisz. A to się liczy? Daj z 10 chociaż, ty. Ile? Z 10. No dobrze, nie ma problemu, tak robimy. 2-3 co z tego wyjdzie. Może? Chyba. O jest, ten się uparł na te słupki. Dobra, poprawimy. No. Ależ to się pięknie kręci. Daj drugą. Angielski słynny poślizg. Ale powiem ci, Damian, szczerze, że tak jeszcze nigdy ładnie nikt nie wkręcał.
Wiesz, to trochę jak gra Krakowi, nie? Wszystko ładnie, a punktów nie ma. Zobacz! Ula! To jest to! Brawo! Nie jest źle, nie jest źle. Gdzie tego można się nauczyć? W Lubinie, wiesz, na Orlikach. Jeszcze kiedyś na betonie się uczyłem. W Lubinie często graliśmy o Red Bulle w poprzeczki. Wiesz, wtedy byłem jeszcze trochę młody, także... A teraz przecież też jesteś młody. Od czasu do czasu te Red Bulle no niestety musiałem przynieść, ale myślę, że wyciągnąłem dużo z tego i przekonałem się, że wygląda to lepiej. Tu Red Bulli nie ma, ale jest hojnie obdarowane każdy strzał 10 punktami. Więc nawet nie wiem, co lepsze, Red Bulle czy 10 punktów. No, to i to jest niezłe, wiesz. Dobra, to damy, wyślemy ci potem do każdej poprzeczki jednego Red Bulla. Dobra, gra. Ma to. To naprawdę jest ciężkie, wiesz? Damian Dąbrowski mówi, że konkurencja z połówki bez obicia jest ciężka. Przecież to jest jedna z silniejszych nóg w Ekstraklasie. Nie, no gdzieś jest ten niezły cross, ale z doświadczenia wiem, że to nie jest łatwe, wiesz? Ja coś czuję, że tutaj się uda. Nie wyszło. Powiem ci, że leciała nieźle. Więcej mocy, więcej mocy. To tak. Jest właśnie! To jest to! Nie trenowałem, kurde, na kadrze nie miałem czasu, wiesz, nad tymi rzeczami popracować i teraz muszę tutaj na bieżąco. I Gabor Dobi! Out. Co zrobię, jak nic nie zrobię? Gabor Gapa! Trzy, dwa, jeden. Trzeba przyspieszyć, wiesz? 5, 4, 3, 2, 1, góra! Jak jest! Kapitalny występ! I od początku! Ale końcówka, powiem ci, końcówki tak jeszcze nikt nigdy nie wykonał. No, no widzisz, wiesz, tam musiałem nadrobić braki z wcześniej, nie? Wróciłeś z kadry, a tam słyszałem kręcenie z modzie. Śmieszny, nie? Nie, damy radę, wiesz? 3, 2, 1. Raz! Ale poszedł. 2. Trzynaście, tutaj kontrola lotu. 14, 15, poszedł! Ogień! Pazernie! Pazernie, jak po swoje! Jeszcze zmienił na prawą nogę. Chyba pierwszy to bez upadku. A gdzie upadek? Wszyscy czekają na upadek! Dokładnie! Nie ma upadków cały czas do góry, wiesz? Trochę czuję się pokrzywdzony, wiesz, Gabor ma urodziny. Tak. Żona ma urodziny. Właśnie. Ty dostałeś koszulkę w prezencie. A ty nie masz urodzin, ja nie mam nic, tak? No, lubię zawsze liczbę parzystą, wiesz, czemu nie trafiłem 3 poprzeczek, czemu 3 razy nie wkręciłem? Wolę 2, wiesz. A, widzisz, to ja nie wiedziałem. Turbo Kozak, Damian Dąbrowski, numer 14, a w kadrze nie było 14. Nie było, tam z urzędu są przydzielane numery. Urzędu, tak, i z urzędu dostałeś 20? Debiut miałem z 26, także no, przechodzi gdzieś to do jakiejś tam mojej małej historii. Ale parzyste. No parzyste, no. A jasne, zgodziłbyś się nie parzystą? No, tam nie było, chyba bym pogadał, wiesz, żeby lepiej nie było. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że ten oto człowiek niedługo będzie w kadrze z numerem 10, też parzysty. Nie, 10 nie lubię, wiesz, 8, 14 to może być. Trzymamy kciuki.